Matka Boża z Aparecidy. Aparecida to jedno z najsłynniejszych sanktuariów maryjnych świata. Leży w Brazylii na płaskowyżu między São Paulo i Rio de Janeiro. Początki tamtejszego kultu wiążą się z cudownym znalezieniem figury Matki Bożej przez trzech rybaków. Jeden z nich to João Alves. Zarzucając sieć, wyciągnął na powierzchnię małą statuetkę z czarnej terakoty, ale bez głowy. Zarzucił jeszcze raz, kilka metrów dalej i zdziwiony znalazł w sieci również główkę figury. Cała figurka miała 40 cm wysokości i przedstawiała Matkę Bożą, niepokalanie poczętą, z księżycem pod stopami i z gwiazdą nad głową. Trzej rybacy owinęli statuę w chustkę i jeszcze raz zarzucili sieć. Była wypełniona rybami. Rybacy odczytali w tym wydarzeniu znak specjalnej opieki Dziewicy Maryi. Według przekazów dwa elementy połączyły się w taki sposób, że nie można ich było od siebie odłączyć. Zaraz po tym zdarzeniu wyłowili mnóstwo ryb. Zdarzenie to rybacy przypisali wstawiennictwu Matki Bożej. Początkowo przez 15 lat figurę przechowywał jeden z rybaków. Przychodzili do jego domu jedynie sąsiedzi, by modlić się do Matki Bożej. Kiedy jednak zaczęły się w okolicy dziać cuda, biskup pozwolił wybudować najpierw kaplicę, a potem kościół. Od czasu tej odległej daty, 1717 rok, rozwinął się w narodzie brazylijskim kult dla Maryi, którą nazwano Aparecida, to znaczy zjawiona. W religijnej tradycji brazylijskiej Dziewica z Aparecidy jako niepokalanie poczęta jest patronką kobiet brzemiennych i niemowląt, jednakże jej sanktuarium stało się również miejscem pielgrzymek ludzi pracy, którzy przybywają tam corocznie w dniu święta narodowego.